No witam Was w sobotni poranek, właściwie do południa, o, może tak powiem. Pogoda nieszczególna, znaczy się deszcz się przydaje pewnie, no ale na działkę to już raczej dzisiaj nie będziemy szli. No bo jak mokro będzie, to się tam nie da nic robić. Mąż tam chciał coś kombinować, no ale jak mokro, to chyba nie będziemy szli. No, ja chyba się będę musiała zająć robotą w domu, a zresztą dzisiaj sobota, mam co robić i chciałam te ciasto piec. Mam masę prasowania, za które się zabrać nie mogę, nie potrafię, to może się za to w końcu zabiorę. A poza tym po wczorajszym treningu mam zakwasy w nogach. No i to taka robota. Jak zauważyliście, ja ostatnio ciągle powtarzam, no i tak to jest, albo taka robota. Jak nie wiem, co mam powiedzieć, ale tak już mam. I jak się okazało, syn mi ostatnio przypomniał, że tak mój tata zawsze miał, że jak kończył jakieś zdanie, jakiś wywód na jakiś temat, to właśnie tak mówił. Ja nawet o tym nie pamiętam, no ale widocznie to już mam w genach, to musicie mi to wybaczyć. No. Ładnie się zielono zrobiło, odgrodziło się troszkę tutaj od ulicy, ale i tak szumy są z samochodów. A ten deszczyk pomoże naszej trawce tutaj. No tak kropi, bo kropi, no ale zawsze to coś. To ja będę teraz, zaraz będziemy jeść śniadanie, a potem zobaczymy, co dalej. A to dzisiejsze śniadanko, jak zwykle jajka, szynka ta, co gotowałam ostatnio, ser, no i to, co widać, normalne, zwykłe śniadanie. Jajeczniczka. Witajcie, mamy dzisiaj sobotę, popołudnie. Takie leniwe strasznie. Ja będę teraz robiła ciasto. Nie chce mi się, potwornie mi się nie chce. No ale coś trzeba zrobić, ja się chcę jutro coś jeść, coś słodkiego, nie? A udało mi się ten rabarbar wreszcie kupić, bo na ogródku mam tyle rabarbaru, że bym całe pourywała, to ani kilograma by nie było. Także kupiłam sobie rabarbar wczoraj i będę robiła ciasto drożdżowe z rabarbarem i kruszonką. Pogoda dzisiaj jest taka rozleniwiona, taka leniwa, taka rozmymłana, zimno, w mieszkaniu też zimno, bo już nie grzeją. I jednak jak są takie zimne noce, to się tak wyziębiło to mieszkanie. Wilgoć na dworze teraz to i to też tak źle wpływa, bo jest tak chłodno w mieszkaniu, jak się siedzi, nie? No jak się coś tam robi, to wiadomo, że tam nie ma ten, bo człowiek to jak w ruchu, to nic nie ma. No ale dzisiaj to my jesteśmy totalne leniuchy. Zjedliśmy śniadanie, zjedliśmy obiad. No, mieliśmy też tą zupę, co wczoraj, jeszcze ją zjedliśmy do końca. Jak coś zgłodniejemy, siedzi się w domu, to się coś tam jeszcze przekąsi. Być może jak to ciasto upiekę, będzie na czas, to może jeszcze wieczorem troszeczkę się zje tego ciasta. Nie wiem, z pół kila mąki na drożdżowym, nie wiem ile mi tego wyjdzie. Dobrze by było, aby tego było więcej niż w tej mojej małej formie, bo ta mała forma niby nie taka mała, ale to co ostatnio widzieliście, to było tak na dwa razy w niedzielę na śniadanie i potem przed śniadaniem właściwie, tak do kawy i po obiedzie do kawy i koniec, nie było ciasta. Także dobrze by było, aby tego było więcej, nie? To ja tutaj zaraz przygotuję składniki, no i będziecie ze mną piec. A potem już sobie nastawiłam, znalazłam na internecie odcinki M jak miłość, zaległe, bo ja, jak moja mama zmarła 2 lata temu pod koniec lipca 29 dokładnie, to była niedziela, to już od poniedziałku, bo w poniedziałki, wtorki leci zawsze M jak miłość, a ja od pierwszego odcinka oglądałam, każdy obejrzałam, to od tego momentu już nie oglądałam odcinków, także to już jest dosyć długo. No i mi się zatęskniło. I znalazłam w internecie te odcinki, że całe odcinki można oglądać.
No i jakby mnie nie było na YouTubach, to znaczy, że mnie wciągnęło M jak miłość. No nie no, dzisiaj nagram film, potem sobie pooglądam parę odcinków. No a jakoś to będzie, nie? Jutro chyba do tego parku nie pojedziemy, bo jest chłodno i tak nie bardzo. To jak jeszcze by tak miało padać, to co za przyjemność chodzenia po parku. Po parku się fajnie chodzi wiosną, jak jest słoneczko. To te widoki są takie śliczne, tak oczy cieszą, nie? Jak jest w miarę ciepło, słońce i w ogóle. Tylko, że jeszcze te maski są. I to jeszcze w parku trzeba nosić maskę, bo o ile w lesie nie trzeba, no to w parku to trzeba i to takie jest niefajne. No. W każdym razie już się cieszę teraz na te M jak miłość. Także nagrodą za to, że tutaj będę robiła to ciasto, to będzie serial. Pamiętam jak jakiś czas temu, no 2 lata albo więcej, 3 lata temu, jak się przekonałam do serialu Rancho, bo jak było w telewizji, to ja nie oglądałam. Ale tak mi się gdzieś na potoczył jeden odcinek, mi się to spodobało i potem całe oglądałam, wszystkie sezony. To mnie to tak wciągnęło, że już mi się wydawało, a kończy się odcinek, to już nie, to już idę spać. Ale jak się kończył, to już znowu było coś takiego, że muszę zobaczyć, jak to się rozwiąże w następnym odcinku. I tak zarywałam i też noce. Mam nadzieję, że teraz nie będę nocy zarywać, że tak z głową będę oglądać te odcinki, bo mam dużo tych odcinków. Chyba 300 albo więcej. 1300, a teraz jest 1500 z czymś. To z 200 ileś odcinków chyba. O ile dobrze tam popatrzałam. No a każdy jest godzinny. Bo Rancho były krótsze odcinki, były chyba 20 albo pół godziny, 20 minut albo pół godziny. A te są godzinne. Więc będzie co oglądać. A ja lubię, bardzo lubiłam M jak miłość. Byłam, no wiadomo, jak oglądałam cały czas, to byłam na bieżąco, nie? A od tego czasu, jak mama właśnie, to już nie oglądałam, potem nie wracałam, bo sobie myślałam, no nie, miałam przerwę, nie widziałam tamtych, to jak mam patrzeć dalej? No bo niby w tych serialach jest tak, że jak się popatrzy, jak jest jakaś przerwa, to i tak jak się wróci, to się wie, o co chodzi. No ale tam różne wątki były i to tak nie całkiem wie się, o co chodzi, co się z czego wzięło, nie? Z tego miejsca wam też chciałam was zaprosić, żebyście załapkowali, łapkę dali pod filmem, zasubskrybowali i dzwoneczek włączyli, kto jeszcze tego nie zrobił, nie? No. Dobra, to ja teraz na chwilę się wyłączę i za chwilę będziecie widzieć, będziemy tutaj coś działać. No na razie sobie przygotuję część tylko. Okazało się, że drożdże, które miałam w lodówce, zapleśniały. Musiałam je wyrzucić, a te są były zamrożone. No i ciekawa jestem, co mi z tego wyjdzie. Na razie to one się tutaj, nie idzie ich pociachać, rozmrażają się, no i jak się to rozpuści, no to dobrze, to potem może zaczną pracować. Także ja sobie na razie masło dam, rozpuszczę z mlekiem. Znaczy, zagrzeję, rozpuszczę masło i zagrzeję mleko. Ale zrobię to w jednym. Dam to do mikroweli. Dam pół kostki masła i wleję tę szklankę mleka. Już tak kiedyś zrobiłam i nawet mi to wyszło. Tylko, że te masło mam też z lodówki. I sobie je tak będę kroiła po kawałeczku, żeby mi to bardziej prędzej się rozpuściło, nie? No. Tak. Taka dzisiaj pogoda, że człowiekowi się nic nie chce. Kompletnie. No ale coś trzeba robić, bo jak tak się siedzi w fotelu przez dłuższy czas, to też można dostać czegoś.
Nagle wszystko uwiera, wszystko przeszkadza, nagle głowa zaczyna boleć, no bo człowiek nie ma ruchu, gdzieś tam coś w kręgosłupie uciska, a też już mam zwyrodniały kręgosłup. Jak mi lekarz powiedział, że mam zwyrodniały kręgosłup, to sobie myślę, co on to gada do mnie, jaki zwyrodniały. No ale co, teraz chyba nie ma osoby zdrowej, żeby nie miała coś z kręgosłupem. Także każdy coś ma, no ale to potem gdzieś tam uciska i od tego też i ból głowy się bierze, nie? Szklanka mleka ma być i pół kostki masła. Troszkę mleka, co tam było, nie? Zobaczymy. No, robię to troszeczkę prędzej, no bo no, musi mi się rozpuścić to masło, ale też, żeby to nie było za gorące, nie? Teraz będzie troszeczkę słychać, no bo ja to jednak dam do mikroweli, to będzie ją słychać, że działa. Zobaczę, dam na 2 minuty. I zobaczymy. Tak, a w tym czasie sobie tutaj 0,5 kilo mąki już sobie odmierzyłam. To troszeczkę więcej niż 0,5 kilo, ale to nie szkodzi. To sobie tutaj przez sitko przepuszczę. Przepuszczę, no wiecie. Mi się popsuło to sitko już kiedyś, dawno, dawno. I mi nie chce odsprężynowywać tutaj. I muszę sama tu naciskać, a nie widzicie. Och, źle to widać. Teraz troszeczkę podniosę. No ale wiecie, o co chodzi, nie? Tutaj jak to nie chcę potem z powrotem i muszę to... Jak jest puste, to chcę z powrotem, a jak jest pełne, to nie chcę. Napuszczę sobie troszkę tą mąkę, to będzie też lepiej... Może rosło, nie? Jak już te drożdże takie zmarznięte. Pierwszy raz będę robiła na zamrożonych drożdżach. No ale słyszałam, że można mrozić. Malinowa też, Anka mówiła. Tam się wydaje, że ona mówiła, że sobie zamroziła lody. Drożdże. Bo ja też mi się udało kupić taką dużą kostkę, jak to kiedyś były. Chyba 0,5 kilową drożdży. I podzieliłam sobie na 10 deko takie kostki, nie? I sobie to zamroziłam, bo przeważnie jak się kupuje to takie te 10-dekowe, no to już potem jakoś gdzie podzielić. A teraz musiałam rozrąbać siekierką na pół, żeby mieć 5 deko, bo jest potrzebne 5 deko drożdży. Mąkę już mam. Te drożdże jeszcze się nie chcą za bardzo. Teraz zobaczymy, jak to masło z tym mlekiem. Chyba będzie się rozpuszczał. No gorąca jest miska. Będę mieszać troszeczkę, to zobaczymy. No rozpuści się, tylko teraz jest za ciepłe, ale to nie jest taki problem, bo chwilę na okno dam. Za okno. Nie będę teraz tu otwierać się, żeby to ciasto potem rosło, nie? No i za chwilę będzie. A ja się kiedyś męczyłam na piecu, czy mi się nie przypaliło i w ogóle. No. To będziemy mieli. Cukru ile tu trzeba? 3 jajka są potrzebne. Szczyptę soli to możemy sobie już od razu dać. Teraz widzę, że będę musiała chyba sól kupić. Znaczy jeszcze jest, ale wiecie. Szczyptę to tak tyle mniej więcej będzie. Te rabarbary to później, cukru pół szklanki i łyżka do tego, do drożdży. Tak. Mąki też tutaj dam do drożdży. Troszkę, żeby one sobie, tylko tak bez tego, bez tej soli, bo jednak sól troszkę hamuje
drożdży. Jak tak od razu by się posypało, nie? Sobie damy cukru. On jest taki gruboziarnisty. Nie lubię takiego gruboziarnistego cukru. No już się coraz bardziej rozpuszczają te drożdże, to może coś z tego będzie. Nie lałam tutaj ciepłego mleka, bo to zamrożone to jakby tak działało, może jakby poparzyło, może by te drożdże. Nalałam zimne. Także to może trochę dłużej wszystko trwać, no ale trudno, nie? Zaraz. Ojejku, szklanka cukru teraz będzie. Szklanka czy pół? Mleka pół szklanki cukru, no bo ją sobie wsypała. Jest pół szklanki cukru. I to będziemy schować, bo ten mój blat tu jest mały i muszę wszystko na bieżąco wodać, bo inaczej to bym się tutaj nie połapała. Tak, mamy cukier. No w sumie to tak. Zrobić rozczyn z drożdży. Mleko zagrzać z masłem i ostudzić. Do mąki dodać jajka. Cukier, to ten cukier już możemy wsypać. Drożdże i ostudzone mleko z masłem. Na razie jajek nie będę dawała, bo mi tam zaschną, tak może, albo co, nie wiem. Poczekam, aż to mi przestygnie, a drożdże urosną i wtedy wszystko razem będę tam dawała. To zatrzymam, tylko sobie może wybiję, do tego mleka, do tej szklanki po mleku sobie wybiję te jajka, przecież to się nie pogryzie. Tak. Skorupki muszę na kompostownik zanieść, na ogródek, bo to jest dobre, to jest wapno. Dobrze robię, jak my tyle tych jajek jemy, jeszcze tak Wiki z mężem te jajeczniczki. No to tych skorupek jest, to po co to wynosić na śmieci, jak można na kompost, jak się i tak na działkę jedzie, nie? Dobra, to ja na razie sobie to zatrzymam i jak będzie już dalej, to włączę, jak będę robić dalej. Akurat mi bateria miga. Drożdże urosły, teraz będą kipieć, więc wrzucamy wszystko, wlewamy i będziemy działać. Tylko sprawdzę jeszcze, czy wszystko sobie tutaj dałam, żeby potem nie było, że czegoś zapomniałam. Tak, mąka jest, drożdże są, jajka są, masło jest, szczypta soli jest, rabarbary mam, cukier, mleko. No to na razie jest wszystko. W międzyczasie, jak mi rosły drożdże, to sobie już pokroiłam rabarbar. Tak, chodźcie drożdże, chodźcie. Tak, ładnie urosły. Myślałam, że nic z tego nie będzie. A jednak... I znowu mycie, nie? Wiecznie w domu mycie jest. Zobaczymy, czy mi ta końcówka będzie działała, czy będę musiała inną dać. I tak pewnie będę musiała to jeszcze wyrobić rękami, ręcznie. Zobaczymy. Już wyciągnęłam, bo się to kręciło i kręciło. Jest takie dosyć lejące. I mi się wydaje, że się mało napowietrzyło, więc ja troszeczkę jeszcze tak o wbiję tu powietrza. Ja nie będę ręką, bo jest zalejące. Bym dostała czegoś, jakby mi się tak ręka obkleiła. Ale już tam zaczyna troszkę odchodzić.
ja nigdy tak drożdżowego ciasta nie robiłam. Nie wiem, czemu takie lejące, jak dałam wszystko tak, jak tam było w przepisie. Przeważnie drożdżowe ciasto to mam takie bardziej tęgie. No a teraz... Lepiej jak jest tak mocniej wyrobione, to fajnie wtedy rośnie, nie? No i powinno odchodzić. Uff, ale to ciężko. Ale już się takie pęcherze robią. To dobrze. Tak. Na razie sobie to tu zostawię. Przykryję to ciasto. No i będziemy czekać, aż urośnie. Zobaczymy, jak to potem będzie. Czy to będę musiała wylać na formę, na blachę, czy nie. Chyba z tego taki placek wyjdzie, bo ja bym chciała, żeby było więcej, większa ilość, no, to znaczy się na blaszy. Może być cieńsze, ale żeby było więcej, tak, nie? Zobaczymy. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No bo z pół kilo mąki to nie powinno być mało tego. Niech sobie rośnie. Tak. No i cóż. Robi nam się, znaczy ciasto nam rośnie. Także mamy troszkę czasu, zanim to urośnie, żeby to dalej z tym robić. Jeszcze powinnam zrobić teraz tą kruszonkę. No, ale to się potem szybko zrobi. Także sobie pomyślałam, że sobie tę chwilę zagadam z wami. Jeszcze po jasnuku. No i potem będę mogła sobie już montować film. Dzisiaj chyba nie będzie długi, będzie krótki raczej ten filmik, no ale co? Co tu pokazywać, jak się siedzi w domu? Tyle, że to ciasto robię, to przynajmniej to ciasto wam pokażę. No, jestem ciekawa waszych przepisów na ciasta drożdżowe z rabarbarem. No bo wiadomo, że co gospodyni, to inaczej robi może, nie? A ja tam jakimś specjalistą od ciast nie jestem. Tyle, co się wszystkiego sama nauczyłam przy tych ciastach robić. Tak jak jakieś przepisy czytam, to po prostu robię według przepisu, nie? Już mi się tam troszeczkę tak kojarzy, że czasami sobie coś tam sama namieszam. Coś sobie tam sama komponuję. No bo już jak tyle lat, to człowiek jakoś tak ma więcej, jakby to powiedzieć, odwagi w tym, nie? Że na już jak się nie będzie dobrze, no to trudno, nie? Ale to będę wiedziała na przyszły raz, no. Bo w domu moja mama bardzo mało piekła. Nie wiem, czy nie lubiła piec, czy po prostu nie miała ręki do pieczenia, nie wiem. Czasami tam jakieś babki mama właśnie nie lubiła, ale czasami robiła, jak tam tata chciał. Ale to tak raczej sernik na zimno, takie rzeczy moja mama robiła. No w sumie to jak coś, ten to się kupowało ciasto, nie? No a ja mam uciechę w tym, jak się robi, tylko że dzisiaj mam taki dzień leniwy i nic mi się nie chce, ale pomyślałam, że kurczę, no trzeba coś robić, nie można tak siedzieć bez przerwy. Bo człowiek siedzi, a dupa rośnie. I tak jak będę jadła ciasto, to też troszkę może urośnie. Ale większość tego to pewnie zjem, już to jemu rośnie. No wczoraj była, nie wiem czy wam mówiłam, druga rocznica, gdzie tam druga, pierwsza rocznica jak miał zawał. Rok temu miał zawał. Co ja wtedy strachu przeżyłam, bo pojechał do pracy normalnie. Tylko, że się tam coś źle czuł, coś tak ciężko dychał, no ale sobie myślałam, chyba jest zły na mnie albo co, że tak. Bo rano sobie tutaj szykował jedzenie, kawę. No a ja przyszłam też, bo to gdzieś koło 6 rano było. I mówię, co tak dychasz? Tak fucisz i fucisz, bo myślałam, że on na mnie jest o coś zły i tylko tak robi. Ale nic, powiedział, że się źle czuje i poszedł do pracy. No a tak myślę, kurczę, koło 10 miał przerwę w pracy, no to sobie myślę, zadzwonię do niego. Czy mu to przeszło, czy co. No ale jak dzwoniłam, to się nie szło dodzwonić, a potem dopiero odebrał za którymś razem i mi powiedział, że jest w szpitalu.
że jest w szpitalu, ale on zaraz przyjedzie, tylko mu badania zrobią, bo się źle poczuł i zaraz przyjedzie. No i te zaraz to było za parę dni dopiero, chyba tydzień. No. Potem co jakiś czas dzwoniłam, no to jeszcze nie wiadomo, jeszcze mu robię badania, jeszcze coś tam. Ten, ale nie powiedział mi co i jak. W końcu przestał odbierać telefony. No to ja w panice, bo dzwoniłam co jakiś czas i nie odbierał tego telefonu. Też byłam tak zestresowana, bo to już było po południu, właściwie wieczór. Zaczęłam szukać, tylko mi powiedział, że jest w Zabrzu w szpitalu. No a ja tam Zabrza nie znam i szpitali też nie. No i zaczęłam dzwonić do szpitali w Zabrzu. I dali mi odpowiedź w jednym, że tam jest, nie? Że właśnie miał zabieg i coś tam. Już ani z tych nerwów nie pamiętam, co mi tam wszystko mówili, bo to człowiek w takich emocjach był. No i że nie dzwoni, nie odbiera telefonu, bo miał zabieg, a poza tym telefon, nie ma telefonu przy sobie, nie? No ale dodzwoniłam się na OIOM, ta pani mi powiedziała, że jest już po zabiegu, że leży tam i że jak chce, to mi go na chwilę da do telefonu. No i to mi go dała na chwilę do telefonu, no to się z nim dogadałam. Już był normalnie, rozmawiał. Mówił, że bo miał koronarografię od razu też robioną, że musi leżeć, nie może wstawać, że telefon jest z rzeczami właśnie w tym, że poprosi siostrę, żeby potem mu tam ten telefon przyniosła, żeby mógł dzwonić do domu, nie? No i w ten dzień już nie mogłam przyjechać do niego, dopiero następny dzień jakieś mu ciuchy przynieść, jakąś piżamę albo coś. No, ale potem jeszcze chyba jedną koronografię miał i potem było, a i stędy mu tam dawali. Także chyba z tydzień był w szpitalu, no i wyszedł potem do, chwilę pobył w domu i do sanatorium dostał, do Ustronia, nie? Tam był, miał być 3 tygodnie, no ale im tam wszystkim pozmniejszali to, ten pobyt, żeby więcej ludzi, bo i tak jemu się udało, żeby więcej ludzi skorzystało, bo jemu się i tak udało, że tak od razu po zawale, tam tydzień czy dwa, po tym jak wyszedł ze szpitala, mógł jechać do tego sanatorium, dlatego że ludzie na sanatorium po zawale podobno dużo dłużej czekają, a jemu się tak udało. Może to też dlatego, że to było z Zabrza, z kliniki, a nie tam z innego szpitala, gdzieś tam w Bytomiu czy gdzieś, nie? No. Także troszeczkę stresu żeśmy przeżyli, no ale wszystko dobrze się skończyło. I potem jeździłyśmy z Wiki do męża na niedzielę z obiadkiem. Znaczy się obiadku nie woziliśmy, bo on nie chciał, żebyśmy wozili mu tam obiady, tylko potem chodziliśmy, bo on musiał od razu chodzić. To chodziliśmy sobie tam po Ustroniu, tam zawsze coś się zjadło, nie? No i to tak było rok temu. A teraz czekamy, aż nam ciasto urośnie. Dzisiaj znowu od długiego czasu jest telewizor włączony, bo się zatęskniło mężowi, włączył sobie telewizor, najpierw sobie bajki puścił, potem wiadomości, bo dawno że też wiadomości żadnych nie oglądaliśmy, na różnych kanałach, no i teraz nie wiem, jakiś film sobie tam puścił. No, w końcu się płaci za tą telewizję, a się nie ogląda, nie? No ja sobie tam też pooglądałam troszkę wiadomości na różnych kanałach. Ja widziałam, jak tam jakiś facet poszukiwany schował się w tej, w pralce, w automacie, ale go złapali, bo rękę wystawił. No, tośmy sobie tak pooglądali, no i tak. Fajnie zielone za tym oknem jest, już tak sobie myślę, że tu będę musiała zmienić firanę. Bo jak mam zasłonięte, to w ogóle nie widzę tej zieleni. A przedtem sobie otwierałam okno, to musiałam całe to odsunąć. I tak sobie myślę, że w przyszłym tygodniu sobie zmienię, że będę miała tylko zasłonki i jakąś zazdroskę tam u góry dam. Także jak się tak popatrzę, to prosto na tą zieleń. To taki fajny widok jest, a ludzi tak już teraz też tak nie widać na tym chodniku, więc też i tak nie będą tu zaglądać, nie? Zresztą chodnik jest dosyć daleko. A pod balkonami jak chodzą, to od razu kogoś widać, że tam jest, nie? Tu mu powiem, co się patrzysz i tyle. No i to taka robota jest.
Jestem ciekawa, jak tam u moich wnuczek. Dzwoniłam przed chwilą, zanim mi drożdże rosły. No to się szykują do kąpieli. Akurat już tak dawno ich nie widziałam. Człowiek się stęsknił za tymi maluchami. Ale tym bardziej ta młodsza, no bo ta starsza ma 3 latka, no to bardzo się za nią tęsknię, bym ją tak wyściskała. Tym bardziej, że przez rok to się zajmowałam nią, może nie codziennie, ale jednak. Także, no. A ta młodsza, no to czas ucieka, ona nas kilka razy tylko widziała. A już będzie miała niedługo, kiedy to? W sierpniu będzie miała rok. Takie dziecko to tak szybko potem, może nawet nie pamiętać babci, nie? No to tam na święta się widzi parę razy i teraz na Wielkanoc już nie byli tutaj, no bo wiadomo. Bo w sumie my się widzieliśmy na święta Boże Narodzenie i potem tam byłyśmy chyba parę razy i to wszystko, no. No ale taki maluszek to tak nie kojarzy. Co innego ta większa, brzdącka. Takie słodziaki małe dwa, no ale słyszałam przez telefon, jak tam się odzywały. Dobra, będę na razie kończyć, potem wam pokażę, jak będę to już dawała na ten. Troszkę rośnie, ale jeszcze za mało. Jak to na blachę będę wykładała, nie? No. Tak, chyba to już będzie. To podrosło na tyle, że to już powinno być, ale to jest dalej takie miękkie. I ja nie wiem, no ja chyba tego nie będę ręką wyrabiała, tylko tak sobie to wyrobię. Tylko zastanawia mnie, czy na tą blachę, jak ja to chcę wylać, czy to mi się nie rozleje, nie będzie za cienkie. Sama nie wiem, co mam zrobić. Czy do tej foremki? Muszę spytać męża. Może on coś doradzi. Decyzja zapadła. Mąż powiedział, można wylewać. Włączę sobie tutaj już piekarnik. Tu się grzeje. Wylejemy to. A potem w tym samym miejscu będę robiła tą koszonkę. Tak. Wyleję to tak na środek i jakoś to rozprowadzę, mam nadzieję, po całym. Ktoś tam ziewa. Żywnie. Tu potem sobie zrobię to. No to w sumie to chyba nie będzie źle. Tylko teraz jak to rozprowadzić? Och, nie lubię takiego szczapania. Chyba będę musiała to zrobić ręką. Tylko nie wiem, czy zmoczyć w wodzie rękę, czy w maśle. Chyba sobie wody tutaj naleję. Zobaczę. Pierwszy raz takie coś robię, ale tak sobie myślę, że może się nie będę kleiła tak, nie? No jasne, że nie. Mam nadzieję, że ta woda nie zaszkodzi. I to właśnie jest to, co ja mówię. Próbuję sama. Najwyżej, no, nie robię to dla kogoś tam na zewnątrz, na zarobek, tylko dla rodziny. Rodzina wszystko zje. Byle w smaku było dobre. Tak. Chyba tak to zostawię.
Tutaj może się troszeczkę jeszcze wyrówna. Aha, wy znowu guzik widzicie. Jak zwykle. To se tutaj dam. Se dam to. I teraz już chyba lepiej więcej widzicie, nie? Nie będę tu wielce rantu robiła, bo jak urośnie, tak urośnie. Najwyżej troszeczkę od brzegu nie będę dawała tego rabarbaru. Chyba to będzie mniej więcej równo. Tak, bym chciała, żeby to mi tam jeszcze też doszło. Chyba. Mniej więcej na grubość też będzie chyba równo. Tak. Paru nakładziemy. Nie ma tu za dużo tego rabarbaru teraz, ale on potem zmaleje. Już tak dawno nie robiłam tego ciasta. A przeważnie to mi było szkoda kupować rabarbar, jak mam na działce, a na działce mało, no to zawsze miałam za mało tego rabarbaru, nie? To chyba starczy. Jak będzie za dużo, to puści soki potem i... Dobra. Tak. Tu na te boki też damy, a co? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Będę wiedziała na przyszłość. Nie wiem, czy się to nagrywa w ogóle. Nagrywa się, nagrywa. To będzie taki placek z rabarbary. O. Kiedy ja tą Emkę pójdę oglądać, to nie wiem. Trzeba wmontować film. Tak, chyba będzie już dobrze tak obstawione. Reszta rabarbaru jeszcze tam mi zostało. Parę gałązek. I to jutro się zrobi kompot rabarbarowy. Bardzo lubię kompot rabarbarowy. Nie tylko ja zresztą. A na oknie, jak widzieliście, siekierkę na parapecie. To dlatego, że ja te drożdże musiałam rozkuć na pół, bo miałam całe 10 deko zamrożone, nie? A miałam, potrzebne mi było 5 deko. Dałam jeszcze tu cukier, żeby to puściło troszeczkę soczek, tak? Żeby to mi nie wyschło za mocno. No, męża się pytałam, jak oni to w piekarni robili, te ciasto, bo on piekarz był. Chleby robili, ale ciasta kołocze też robili. Tak, może tortowych ciastek mało, ale takie drożdżowe to robili kołocze. To mówił, że na to jeszcze i tak sypali cukier. No tym bardziej, że rabarbar to nie jest słodki, nie? Dobra, tyle chyba starczy tego cukru. I tak pójdzie cukier do kruszonki. To sobie będzie rosło, a ja sobie za chwilę zrobię kruszonkę. Wyłączę Was na chwilę, przygotuję sobie składniki, zrobię tą kruszonkę i potem się włączę. Mamy już zrobioną tą kruszonkę. Tak. I teraz sobie będę na tą dawać tą kruszonkę. Piekarnik mi się piecze. W międzyczasie mi znowu bateria poszła, bo miałam tylko troszkę doładowaną. Także... Będę to tak użyć, bo można też zrobić bardziej taką i tak układać, ale mi się bardziej podoba taka, o,
ukruszona, wtedy więcej wszędzie wejdzie, w każde zakamarki. Bo też można robić tak, że się ją ugniecie na taką, wiecie, na takie coś, na taką bryłę, znaczy bryłę, no tak się ugniecie i dać do zamrażarki na chwilę i potem ścierać na tarce. Jak tak kiedyś zrobiłam i potem dałam na Facebooka zdjęcie, to mój syn się pytał, czy ja pizzę robiłam, czy ciasto. Bo myślał, że to jest ser na tarce. Mówi, na ciasto z tym, z owocami dałaś, potarłaś sera. No. Także to troszkę ubijemy, żeby za bardzo nie wystawało. Wiecie, ja to tak wszystko nieprofesjonalnie robię, tak jak to czuję, tak robię. Kiedyś się bardzo starałam, ale im bardziej się człowiek starał, tym mniej mi wychodziło. A czasami jak się nie stara, to wyjdzie. Mam nadzieję, że to mi teraz wyjdzie, bo ostatnio jak tylko coś robiłam, coś piekłam i filmowałam, to zawsze coś było nie tak potem. No. Tak ładnie. Mogłam też posypać goździkiem, zapomniałam, szkoda. Ja lubię goździk, a mam mielony goździk chyba. To bym to. No ale teraz już nie będę na to sypała goździkiem. Mogłam na ten rabarbar tak delikatnie, cynamon i goździk, ale to najwyżej następnym razem. Zobaczymy, jak nam to tutaj teraz wyjdzie. Tak, piekarnik się akurat już zagrzał. Na ile on tutaj jest? Oj, więcej niż 200 go zrobiłam. A w tym jest. W przepisie zaraz wam powiem. W przepisie mamy. To 80 przez 45 minut piec. Ale jak otworzę piekarnik, to też ucieknie trochę ciepła. Także wkładamy ciasto do piekarnika. Na 45 minut, a może i troszkę dłużej. A ciężkie to? Ciekawe czemu. Ojejku. Tak. Jest. Może to wyżej dać na połowę. Tak. I ciasto jest w piekarniku już. Zaraz sobie zobaczę, która to godzina jest, żebym wiedziała, bo tu. O, gdzie tu jest 12. Dobra. I tak, a w międzyczasie. Zrobiłam sobie koktajl zielony. No. Tym razem dałam więcej cytryny i mięty, bo sobie przyniosłam troszkę mięty z ogródka. Mam tutaj tą pokrzywę. Pokrzywę, szpinak. Co jeszcze? Jarmuż. No. Imbir i cytrynę. Tego selera dzisiaj nie dawałam. Nawet dobrze smakuje. Takie jest orzeźwiające, bo jest tutaj ta cytryna i no i się wygadać nie umiem. Cytryna, imbir i mięta. Tak. I to robi takie odświeżające. Jakiś smak odświeżający. Mogłabym dolać więcej wody, ale w sumie to się to rozwodni za bardzo. Mogłabym też dodać miodku na przykład z czarnego bzu, który tam jeszcze mam. Ale ja nie jestem zwolennikiem słodzenia ziół w sumie tak, żeby herbatę ziołową sobie posłodzić, czy takie soki. To taki naturalny smak, to przynajmniej człowiek czuje, jakie to ma smaki tam. A jeszcze co tam dałam? Podagrycznik. Parę listków z ogródka. Bo tam natargałam, bo między tymi, między kwiatami mi tam bardzo dużo wyrosło.
między irysami. W sumie tych irysów nie było widać. Ja go tak zostawiałam, no bo se zjem, no ale mówię, jeszcze trochę pójdzie to w nasiona, to już do niczego nie będzie ten. To już nie będzie dobre do jedzenia. Więc tam natargałam, wytargałam stamtąd. Wiadomo, że to ma te kłącza, to i tak będzie znowu rosło. A przynajmniej przez jakiś czas te irysy mają spokój. Mają przynajmniej światło tam. Jak będą teraz kwitły. No i to, ja wzięłam sobie parę do domu tych liści, to wrzuciłam też do tej wyciskarki i sobie to wycisnęłam. No i jest. Dzisiaj chyba będę sobie olejować włosy. To znaczy się skórę głowy tym olejem z pokrzywy. Bo mi to... myślę, że mi to działa, wiecie? Naprawdę. Mam jeszcze troszeczkę tego łupieżu, ale już mam taki drobny, gdzie nie gdzie, tylko takie troszkę na skroniach, bo tu miałam bardzo dużo, troszkę na skroniach, gdzieś tam, ale już nie jest to, co było. No i mam nadzieję, że to mi właśnie ten olej pomaga, więc sobie dzisiaj jeszcze głowę obsmaruję, będę tłusta. I potem sobie to zmyję. Jak sobie obsmaruję, to będę sobie tam robiła na komputerze. Zrobię sobie turban, żeby mi te słuchawki się nie obtłuściły. Ręcznikiem jakimś. No, jakoś to będzie, nie? Bo ostatnim tygodniu i dwa tygodnie temu, to dopiero to w niedzielę rano robiłam. I ta niedziela potem taka jest nie bardzo. A dzisiaj nie byliśmy na ogródku, więc człowiek więcej w domu jest. To sobie to teraz zrobię. No i będę miała już włosy dzisiaj zrobione. Klusek dzisiaj też nie robię. Na jutro będą rolady ze schabu, bo sobie tak ucięłam schab. Zamroziłam, jak kupiłam. Tak sobie ucięłam, żeby tak do połowy i znowu uciąć, nie? Tak, żeby z takiego, jak jest jeden plaster, to go do połowy, jak się tak rozłoży, no to mam większy ten schab. No to sobie zrobiłam trzy takie na rolatki. I zamroziłam. Teraz mi się to rozmraża. A schabowe to raz, dwa się potem upiecze i ugotuje. No, zrobi. Dzisiaj się jakoś nie umiem wysłowić. To zrobię sobie jutro te rolady, ziemniaki. Klusek mi się nie chce robić. Czerwoną kapustę tam mam. No chyba, żeby mnie jutro nagle obtegowało tak coś, że zrobię te kluski, no to... Ale dzisiaj na pewno już nie. Rosół jeszcze mam, makaron mam, także obiad na jutro jest. Ciasto będzie, kompocik będzie rabarbarowy. Super, nie? No chyba nigdzie nie pójdziemy, chyba żebyśmy gdzieś szli, ale wątpię. Raczej się nastawiam, że nie. Bo jak się nastawię, że gdzieś pójdziemy, to potem i tak guzik nigdzie nie idziemy. No, chyba że będę jutro Emkę oglądać. Zaległe odcinki. No i tak. Dobra, ja będę się teraz z wami żegnać już. Potem tylko pokażę wam, jak jest upieczone ciasto. I będę robiła, obrabiała filmik. Nawet to jest dobre, wam powiem. Można się przyzwyczaić. A tą wyciskarkę się bardzo szybko myję. W sumie tylko opłukać z tego wszystkiego. Szpinak mam jeszcze mrożony, to tak garściami tam wrzucam. No jeszcze trochę to mi się skończy, to potem kupię szpinak. Zresztą sobie posiałam, ale zanim mi to urośnie, to co posiane, no to nie wiem. Na ogródku też sobie posiałam szpinaku, taką jedną grządeczkę, taki jeden paseczek. Zobaczę, jak to urośnie. Teraz jak tak pokrapuję, no to może to będzie lepiej rosło tam, nie? Mam nadzieję, że mi tych ogórków na ogródku ślimaki nie zjedzą. W sumie to chciałem jutro się przejść na spacer do lasu, ale w inną stronę lasu, nie tak jak zwykle, żeśmy szły w stronę stawu, tylko w drugą stronę, bo chcę ten czarny bezwyczaić jeszcze. Bo znalazłam tam wprawdzie na polach, ale on jeszcze do kwitnięcia jeszcze mu trochę daleko. A ja bym chciała znaleźć taki, co już lada dzień będzie kwitnął, że jak się słońce zrobi, to mogę iść go zrywać. Bo widzę, że ten tutaj przed domem, to on już ma te baldachy takie dość duże. Niektóre już fajne, białe są i można już by niedługo zbierać. Ale tu pod domem nie chcę zbierać. Wolę w lesie, bo tak. No.
Dobra, to życzę Wam miłego oglądania, chociaż już żeście oglądali, to już jest końcówka, ale miłej niedzieli, pogody ducha, żebyście się nie nudzili, nie mieli takiego nudnego dnia jak ja dzisiaj, takiego, no wiecie, tak. Już się powoli będzie można spotykać, może z rodziną, może. No przynajmniej u Was tam gdzieś w innych regionach, bo tu u nas na Śląsku to jeszcze nie bardzo. Jeszcze już niedługo mają być, już nie trzeba będzie tych maseczek na ulicy nosić u Was, bo u nas nie. U nas trzeba będzie. No ale trudno. Przeżyje się to. No, mam za dużo filmików na tym i mi przerwało w połowie mojego wywodu o maseczkach. Więc mam 4 minutki. Nie, trochę więcej. W każdym razie i tak staram się jeździć samochodem, a także nie muszę w tej maseczce, jedynie co do sklepu się idzie. Do sklepu ostatnio nie lubię chodzić, chodzę jak najmniej. Tylko tak, do lasu, na działkę, to nie muszę mieć tej maseczki, przynajmniej mogę oddychać, bo zauważyłam, że jak noszę maseczkę, to mnie zaczyna tutaj tak, jakbym miała obszczepane, bo człowiek się poci, dycha i tu mam takie jakby obszczepane na buzi z tej maseczki. Tak myślę, że to z tej maseczki. Dobra, skoro mój aparat chce już kończyć, to ja już się z Wami pożegnam, potem sobie pousuwam część filmików, że będę mogła Wam jeszcze pokazać upieczone ciasto. Do miłego oglądania, subskrybujcie, łapkujcie i komentujcie i przyjdźcie do mnie znowu jutro. Bajo, bajo! No i wyszło takie ciasto. A jakie będzie w smaku, to się okaże jutro, bo teraz jest gorące. No, to już będziecie widzieli w następnym vlogu.